Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i będzie to taki miszmaszowy haul. Ostatnio bardzo Wam się spodobał, było bardzo dużo wyświetleń jak na mój kanał na tym filmie w przeciągu bardzo krótkiego czasu, więc mam nadzieję, że i ten przypadnie Wam do gustu. Będzie sporo ubrań wyprzedażowych z Lidla przede wszystkim, ale też dwie rzeczy z H&M-u oraz napadłam na Pepco, z Pepco i w Tigerze, bo byłam też w Tigerze przy okazji. Zrobiłam kilka takich zakupów, no jak to się mówi, pierdółkowych, więc jeśli jesteście zainteresowani, co ciekawego mam Wam tutaj do pokazania, to zachęcam Was do oglądania dalszej części filmu. Rozpocznę może od tych zakupów z Pepco i z Tigera i pierwsza rzecz, którą tutaj zobaczycie, muszę o niej na samym początku powiedzieć, bo zapomnę zapewne, będzie ta oto poszewka z Pepco, która kosztowała 4,99. Pepco już weszło ze swoją jedną z pierwszych ofert takich wiosenno-wielkanocnych i ja się zdecydowałam właśnie na tą poszewkę. Jest w takie różowo-zielono, też morelowe monstery, więc bardzo taki wzór na czasie i też będzie mi pasować do innej poszewki, którą mam w planach sobie uszyć. Poszeweczka jakością nie jest jakaś bardzo wygórowana, ale w modnym wzorze, więc poszewkami, jak wiecie, najszybciej można sobie wystrój mieszkania zmienić, więc to jest pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać. Jeśli chodzi o Pepco, poszeleszczę tutaj, mają bardzo fajną ofertę, jeśli chodzi o doniczki, wiaderka, skrzyneczki na kwiaty i różne tego typu rzeczy. Szukam drugiej. Jedno wiaderko, które chcę Wam pokazać, jest to takie jakby pikowane wiaderko, które kosztuje całe 4 zł. Nie za duże, nie za małe, w sam raz. Bardzo fajny element. Można włożyć tutaj jakąś mniejszą doniczkę z żywym kwiatem i jakoś fajnie zaaranżować ten. To pikowanie bardzo mi się podoba. Druga rzecz jest, druga doniczka, osłonka jest bardzo podobna do tych, które można zakupić w Ikei, ale również kosztuje 4 zł. Te w Ikei chyba kosztują 5 bądź 6 tego rozmiaru, są też białe, chyba nawet nie różowych nie było, ale takie pistacjowe, miętowe, więc tutaj jeśli chodzi o osłonki, to serdecznie Wam polecam iść właśnie w Pepco na ten dział, bo jest naprawdę bardzo duży wybór tego typu rzeczy na parapet, do zaaranżowania właśnie parapetu i tak dalej. Jeśli chodzi o Pepco, mam tutaj już pierwsze ozdoby wielkanocne. Byłam zaskoczona, ale jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że wezmę. I są to takie jajeczka, takie bombki jajka, które kosztowały 5 zł z piórkami białymi w środku. Ja mam takie bombki w kształcie okrągłym, bańki tak zwane na Boże Narodzenie. I jak zobaczyłam te, od razu wiedziałam, że muszę je zabrać ze sobą, ponieważ bardzo mi się ten motyw podoba, taki minimalistyczny, a jednak się coś dzieje i mamy tutaj 2, 4, 6 takich jajeczek, jeszcze nie wiem jak je zaaranżuję w wystroju na Wielkanoc, ale na pewno coś z nimi zrobię. Kolejną rzeczą za 3 zł są takie styropianowe jajeczka w multikolorze, żółty, różowy, taki jasno-różowy, zielony oraz niebieski, posrebrzane, takie delikatnie marmurkowe, więc bardzo fajne sprawa, jeśli chodzi już o dekoracje wielkanocne i jeśli chodzi o dekoracje bożonarodzeniowe, to udało mi się za 3 zł zakupić na wyprzedaży taką gwiazdę, którą się rozkłada na taką gwiazdę 3D, więc stwierdziłam, że fajna sprawa, kosztowała wcześniej 8 zł, kupiłam ją za 3, nie będę Wam pokazywać jak ona jest po rozłożeniu, ale tutaj na obrazku z tyłu, jak możecie zauważyć, jest rozłożona, więc w najbliższe, chociaż nie, tu jest napisane, że kolekcja wielkanocna, więc gwiazda, chociaż taka serwetkowa, może faktycznie zawieszka papierowa, gwiazda biała, ale raczej mi pasuje ona na Boże Narodzenie, więc raczej sobie poleży do grudnia. I ostatnią rzeczą z Pepco, która będzie dla mojej córeczki, która siedzi za kamerą tam i która jeszcze nie wiedziała, że coś takiego dla niej kupiłam,
jest taka oto gra, która kosztuje 20 zł, jest przeznaczona dla dzieci 5+, i jest to takie domino z sylabami, czyli układamy wyrazy złożone z dwóch sylab. Myślę, że będzie to bardzo fajny taki sposób na spędzenie wspólnie czasu popołudniami, więc też będziemy się uczyć wymawiać słowa, uczyć się, może to przyczyni się do tego, że już zaczniesz troszeczkę czytać, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Są również takie magnesy na lodówkę, które również prędzej czy później zakupię, ale te sylaby w dominie mi się bardzo spodobały i stwierdziłam, że je właśnie zakupię. Teraz zakupy z Tigera, będą tylko 3 rzeczy, było ich więcej, w sumie mogę wam pokazać, bo są tam, bo byłam przed walentynkami w Tigerze i była oferta oczywiście ta walentynkowa, więc kochani, jeśli mogę cię poprosić, podaj mamusi tą czerwoną torebeczkę. Na szybciutko wam pokażę te rzeczy, które kupiłam z okazji walentynek i będą to takie czekoladowe drażetki w takiej skorupce cukrowej w kształcie serca, oczywiście w odcieniach różowym, czerwonym oraz białym. One chyba kosztowały 8 zł, więc jako taka przekąska będzie, myślę, fajna. To zostało już skonsumowane przez nas i są to czekoladki w kształcie serca, były dwie takie saszetki, dosyć sporo tej czekolady tam było, takiej średniej jakości, nie najlepsza czekolada, którą jadłam, więc stwierdziłam, że wezmę, ponieważ opakowanie bardzo mi się spodobało, no i mój mąż był bardzo zadowolony, więc i się podzielił, więc fajna sprawa, stwierdziłam, że właśnie będzie to taki fajny dodatek, jeśli chodzi o święto zakochanych. W Tigerze również wzięłam taką tasiemkę, pokażę wam ją wam na przybitkach, z napisem handmade with serduszko, czyli love. Mam jej tutaj 3 metry, szerokość 1 cm. Widzę, że jest nie z tworzywa sztucznego, tylko taka tkana, więc troszeczkę lepsza jakość. Czasami mi się przydają takie rzeczy, tym bardziej, że robię dosyć sporo rzeczy handmade, więc stwierdziłam, że taką sobie tasiemkę wezmę. Kolejną rzeczą jest taki malutki zestawik, zestaw wykopaliskowy. Zawiera jeden z 6 dinozaurów, którego z nich znajdziesz, instrukcję w opakowaniu. Zobaczymy, jest to taka no zestaw wykopaliskowy, czyli mniemam, że jest to taka forma gipsowa, w której zatopiony jest właśnie dinozaur, jest do tego dołączony pędzelek i kochanie, nie patrz się, bo to nie dla ciebie, tylko kupiłam to dla mojego chrześniaka, z którym się niebawem będę widzieć, jako taki prezent, że tak powiem, od ciotki Klotki. I on bardzo lubi dinozaury, więc stwierdziłam, że taki malutki drobiazg mu się spodoba. Jest tutaj kilka rodzajów tych dinozaurów, szkieletów, nie wiadomo jaki się trafi, więc jak za 8 zł, myślę, że zabawy będzie wystarczająco dużo. Ostatnią taką pierdółką z Tigera będzie klaps. Taki filmowy klaps, który zawsze mi się marzył. Jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że na pewno sobie go wezmę. Kosztował chyba 10 zł i jest to taka drewniana deseczka z otwieranym tutaj klapsem, a z tyłu jest dołączona jeszcze kreda. Odpakuję wam i pokażę, jak to wygląda. No i z racji na to, że nagrywam już te filmy od 8 lat, to w końcu dorobiłam się swojego klapsa, więc nie wiem, czy będę go używać podczas startu w nagrywaniu filmów, ale taki gadżet również dla mojej córeczki, myślę, że fajnie się sprawdzi. Są dwie takie wąskie kredy dołączone, więc i nagrywamy dalej. Jeśli chodzi o takie pierdółkowe zakupy, tak naprawdę zbędne dla przyjemności, dla zabawy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ciuchy. Teraz przejdę do ubrań, które zakupiłam w Lidlu. Przed nowym rokiem weszła do Lidla oferta sygnowana nazwiskiem Heidi Klum. No i były to ciuchy takie bardzo sylwestrowe, cekinowe, jakieś marynarki atłasowe i tak dalej. I właśnie w chwili obecnej nadal trwa wyprzedaż właśnie tych rzeczy. I powiem wam, że ceny są takie, że mi szczęka opadła. Najtańsza rzecz, którą kupiłam właśnie z tej serii, będzie to kombinezon, który kosztował
8 zł, 7,99 i jest to taki granatowy kombinezon bez ramion, taki delikatny, nietoperkowaty jest ten rękaw, taki delikatnie wychodzący za ramię, z półokrągłym dekoltem, oczywiście zapinany na zamek tutaj. Mamy tutaj w pasie taką dosyć cienką, delikatną gumkę, kieszenie i bardzo, ale to bardzo szeroką nogawkę, czyli jest to taki efekt takiego delikatnego dzwona. Materiał porządny, nie będzie się mechacił. Zobaczymy, jak się będzie go nosiło i czy będę go z chęcią nosić, ale 8 zł myślę, że fajna cena. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, będzie to taka bardzo prosta bluzeczka, ale bardzo mi się spodobała i wiem, że będę ją nosić, bo ten fason bardzo mi pasuje, cieniutkie ramionczka, delikatny serek i ona jest taka troszeczkę szersza tutaj na dole, przez co fajnie się bluzuje na wysokości brzucha. Ona kosztowała chyba też 7-8 zł, już nie pamiętam, ale na lato będzie fantastyczna, w kobaltowym kolorze, z takiej delikatnej wiskozy chyba, wiskoza z bawełną chyba. Nie mam tutaj metki, więc, a nie jest metka, więc jeśli chodzi o skład tego materiału, 100% wiskoza, więc już mam takie czucie w rękach, jeśli chodzi o materiały. Będzie się bardzo gniotła, więc przed każdym ubraniem będzie trzeba ją wyprasować, ale jest bardzo przewiewna wiskoza, więc na lato super, super sprawa. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, w której się zakochałam i która kosztowała 25 zł, są te oto buty. Buty skórzane, które naprawdę za tą cenę musiałam wziąć, mimo że troszeczkę tutaj cisną w palcach, ale może się rozchodzą. Rozmiar 41, będę musiała wkładkę do nich kupić, ponieważ troszeczkę noga mi lata, bo mam tak 40,5, więc buty są fantastyczne. Troszeczkę będą obłazić, bo one mają taką fakturę ala zamszową, ale za skórzane buty 25 zł. No to kochani, obcas mają super, pięknie są wyprofilowane tutaj właśnie przy noskach, noski delikatnie takie w szpic, no czarnych butów, szpilek nigdy, nigdy dość w szafie, więc myślę, że najbliższa impreza będzie przetańczona właśnie w tych butach. I ostatnią rzeczą z Lidla, którą chcę Wam pokazać, będzie to płaszcz typu prochowiec. One teraz są na wyprzedaży za 39 zł i ja mam w rozmiarze 42, jest to taki płaszcz a la szlafrok, który nie ma żadnego guzika zapięcia, tylko właśnie szarfę do przewiązania się w talii, ma podszewkę właśnie w panterkę i jest też wersja cała w panterkę, więc stwierdziłam, że jest to klasyk nad klasykami, na pewno się przyda na wiosnę, fajnie jest skrojony, super materiału, może ja go tutaj wyjmę, a nie Wam go pokazuję tutaj tylko w kartonie, ale chociaż widzicie, jak na Pani wygląda, postaram się również nagrać przebitkę. Naprawdę materiał bardzo taki solidny, nic się na pewno z nim nie będzie działo, w rozmiarze 42, nie wiem czy 44 występuje, ale tak prezentuje się podszewka, bez żadnego guzika, fajnie szwy, wszystko zrobione, więc za 40 zł na pewno nie kupiłabym materiału, żeby sobie uszyć taki płaszcz, więc na wiosnę myślę, że będę w nim śmigać bardzo często, więc jeszcze jest w takim kolorze, że do wszystkiego będzie pasować, więc taki oto płaszcz za 39 zł w Lidlu. Jeszcze myślę, że możecie dorwać, bo one są, jeszcze widziałam, w koszach dostępne. I ostatnie dwie rzeczy z H&M-u. Jedna zakupiona online, druga stacjonarnie. I ta zakupiona online będzie to koszula. Koszula w paski, którą Wam pokazywałam. Gdzie ja Wam ją pokazywałam? Na Instagramie Wam ją pokazywałam i mówiliście, że świetnie, świetnie w niej wyglądam i stwierdziłam, że ją wezmę. Ona jest również z wiskozy w regularnej cenie 59,60. Ja, żeby ją zakupić, założyłam sobie kartę
mój HM, czy jakoś tak, HM Club, i miałam darmową przesyłkę i minus 10% na nią, więc stwierdziłam, że biorę 42 rozmiar z kieszeniami na piersiach, taka bardzo troszeczkę nawet męska, ale świetnie się w niej czuję, na wakacje będzie fantastycznie wyglądać z kołnierzykiem, przekonuję się do koszul i naprawdę robi się ich coraz więcej w mojej szafie, więc bardzo się cieszę, że ją zakupiłam, bo na pewno będę z niej korzystać. A ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać z H&M-u, którą kupiłam na wyprzedaży, są buty. Buty, które kosztowały 30 zł. Nie wiem, jaka była ich cena początkowa, bo jest urwana metka, a nie zobaczyłam na innej parze, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile one wcześniej kosztowały, ale właśnie zależało mi na białych butach, właśnie nie materiałowych, tylko takich ala skórkowych, bo one są klasyczne, do wszystkiego pasują i w moim odczuciu, do całej stylizacji dają taki powiew świeżości. One mają tutaj jeszcze takie zapiętki lekko srebrne, bardzo takie sportowe. Mam nadzieję, że będzie się je łatwo czyścić, więc na zbliżającą się wiosnę myślę, że będą się sprawdzać fantastycznie, więc to by było tyle, jeśli chodzi o moje zakupy takie miszmaszowe, dużo ubrań, sporo pierdółek. Mam nadzieję, że Wam coś wpadło tutaj w oko i zdążycie coś, nieco z tego jeszcze zakupić. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa. Dzięki. Wiedziałam, że to zrobisz.